Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Znajdujemy się na jednym z jarmarków poprzedzających święta wielkanocne, tym razem w Pawłowicach. Klimat tego miejsca jest szczególny, a składają się na to akcenty, które zawsze towarzyszą świętom wielkanocnym, tym świętom, które są najstarszymi świętami kościelnymi i najbardziej bogatymi w tradycyjne rekwizyty. Palmy na Śląsku mają zupełnie inny układ roślinny. To są żywe fragmenty roślin. Zawsze powinno być ich 5 lub 7. 5 dlatego, bo 5 ran Chrystusa, 7, bo 7 boleści Matki Boskiej. W tym przypadku mamy bukszpan, mamy dwa gatunki wierzby, tuje, jałowiec. Natomiast ta palma jest palmą wileńską, ale jeszcze brakuje mi tu jednej rośliny. Na Śląsku często dokładano do tego tak zwaną kokoczkę. W rzeczywistości ta roślina nazywa się kłokoczka południowa, często też nazywana krzewem konwaliowym, bo kwiaty ma dokładnie takie jak powiększone kwiaty konwali, a jej nasiona służyły kiedyś do produkcji różańca, czyli tych koralików różańcowych. W tej chwili te krzewy zostały przeczepione, ale możemy je uprawiać również w naszych ogrodach. No brakuje nam tylko tej tak zwanej kokoczki, która miała również symbolizować w tym układzie jakby piejącego kura, który miał przypomnieć zdradę Piotra względem Chrystusa. Przyznają Państwo, że to co żywe, nawet jeżeli wygląda troszeczkę bardziej okazale, ma coś w sobie z większej tajemnicy przyrody. I są też akcenty ściśle podkreślające święta, te szczególne, w postaci żywych roślin. Taką żywą rośliną niewątpliwie przypisaną świętom wielkanocnym jest hortensja bukietowa. W tym przypadku wyjątkowo modny kolor niebieski, trudny do utrzymania, ponieważ wymaga specjalnego zasilania. Ale ta roślina słynie przede wszystkim z pięknie ukształtowanego kwiatostanu, na który składa się przynajmniej kilkadziesiąt pojedynczych kwiatów. Można policzyć, że są one sześciopłatkowe, ale tak ułożone, że tych rozet poszczególnych nie widzimy. Kolor niebieski warunkowany jest zawartością ałunu glinowo-potasowego. W sklepach ogrodniczych można nabyć specjalny nawóz dla hortensji, który podnosi kwasowość, a w zasadzie ją obniża, bo pH podłoża powinno być w granicach około 4,5 i 5. I wówczas przez cały okres kwitnienia, który trwa mniej więcej do końca wiosny, ta roślina będzie miała kolor niebieski. Jeżeli przez podlewanie wodą nieprzegotowaną zalkalizujemy podłoże, zacznie pojawiać nam się barwa różowa, która jest naturalnym, botanicznym barwnikiem. Kwestia oczywiście gustu. W każdym razie w Europie Zachodniej kolor niebieski uchodzi za ten najwartościowszy. Jak dalej pielęgnować tą roślinę? W okresie świąt wielkanocnych może ona dekorować wnętrze naszych mieszkań, podkreślając nastrój tych wyjątkowych świąt, ale później, kiedy ustąpią mrozy, możemy tą roślinę przenieść do ogrodu i w następnych sezonach traktować ją jak każdą inną roślinę. Faktem jest, że jest bardziej wrażliwa na przymrozki, ale nawet jeżeli przemarzną wierzchołkowe pędy, to ona odbije nowymi przyrostami i często stosunkowo późno, bo w sierpniu dopiero zakwita. Tak więc to, że w okresie
świąt wielkanocnych, które mają zmienną datę od 22 marca nawet do 25 kwietnia. Ta roślina oczywiście w następnym sezonie będzie kwitła, jak powiedziałem, w okolicy sierpnia, natomiast ten proces został przyspieszony specjalnymi zabiegami ogrodniczymi. Przypomnę tylko Państwu, że trzeba zadbać o regularne podlewanie, ponieważ nazwa łacińska tej rośliny hydrangena, makrofyla, nawiązuje do zapotrzebowania wody. Kolejną rośliną jest przysłowiowa murawa dla baranka. W tym przypadku jedna z najbardziej sprawdzających się roślin jest to Soleirolia soleiroli, która przewędrowała do nas z Korsyki, a jest przecudowną rośliną o małych wymaganiach, bowiem tylko podlewanie, nawet nieprzygotowaną wodą, gwarantuje, że te pędy będą wyrastały minimalnie powyżej poziomu i będą opadały nawet do pół metra. Można regularnie podcinać i przez cały następny sezon, aż do kolejnych świąt, tą roślinę przetrzymać w pięknej formie, ale już bardziej wyokrąglonej. Jak widzą Państwo, w tym miejscu mamy baranka wykonanego z sera. To nieczęsto się spotyka, tutaj przecież nie są góry wysokie, a jednak w tradycji lokalnej taki baranek z sera jest częściej spotykany niż inne baranki, na przykład z wypieku. Chcę podkreślić, że ta roślina wymaga gleby żyznej, wobec tego w pełni sezonu, jak każdą roślinę niekwitnącą, choć ona może zakwitać, nawozimy nawozem uniwersalnym, czyli dla roślin zielonych, i regularnie podlewamy. Podcinamy tylko nadmiar opadających pędów. Wyklejanki to nie są pisanki. W Polsce mamy albo kraszanki, albo pisanki, do których wykonania wykorzystuje się wosk, specjalne przyrządy do malowania, a następnie barwienia. Tutaj naturalny koloryt skorupy jaja, wyklejonego w sposób misterny, precyzyjnie wykonanymi elementami również z naturalnych surowców. Przyznają Państwo, że wygląda to wyjątkowo uroczo. Z pozostałych roślin wiosennych, które tworzą klimat nie tylko tego jarmarku, ale również podkreślają te święta, to jest niewątpliwie leszczyna Coryrus contorta, czyli właściwie leszczyna o formie skarlonej, w zasadzie naszczepiana na pędzie, przy mocno kręcących się pędach, ale jak widzą Państwo wczesną wiosną, w bardzo oryginalny sposób na bezlistnych pędach pojawiają się te kwiatostany. No i wreszcie forsycja, która także słynie z tego, że wcześniej niż liście wytwarza charakterystyczne kwiaty. Jeśli chodzi o pielęgnację tych roślin, gdyby Państwo uprawiali je w ogrodzie, a chwilowo przetrzymywali w mieszkaniu, tylko w okresie świąt wielkanocnych, wystarczy tą roślinę ulokować w ziemi gliniastej, która jest bardziej zasobna w wilgoć. W zasadzie nie ma szczególnych wymogów, tyleż tylko, że po okresie kwitnienia powinna być od razu formowana, bo wtedy zagęszcza swoją koronę. Natomiast kiedy pojawią się liście, może jest mniej zauważalna, mniej dekoracyjna, ale zawsze na przedwiośniu, czy nawet wczesną już wiosną, zachwyca nas nie tylko żółtym kolorem, ale obfitością tych kwiatów. Kolejną rośliną, którą możemy wykorzystać jako tak zwane drzewko wielkanocne, jest wierzba iwa. Ta roślina, jak można poznać po tym pędzie, również jest naszczepiona na dowolnej wysokości głównego pnia. Oczywiście on może być krótszy, a to jest kwestia gustu, jaką roślinę sobie wybierzemy.
chwilowo możemy przytrzymać ją w mieszkaniu, bo swymi baziami, które charakteryzują się większym wymiarem i w momencie przekwitania właśnie tą żółtą okrywą, ta roślina może być lokowana w ogrodzie o nawet trudnych warunkach glebowych. Zupełnie doskonale sobie radzi, bez specjalnych zabiegów. Tyleż tylko, że te pędy opadające w dół, jeżeli osiągną taki poziom, który będzie w naszym odczuciu już lekko psuł wizerunek, możemy swobodnie podcinać, bo wszystkie wierzby, nie powiem, że są przystosowane do formowania, ale znoszą to bardzo dobrze. Zasada generalna jest tylko taka, że przy każdym podcinaniu drzewa nigdy nie ścinamy więcej niż 1/3 części zielonej. A więc przypomnę, że wierzba iwa, Salix carpeta jest rośliną wyjątkowo mało wymagającą, a zawsze kojarzącą się z wczesną wiosną i mogącą stanowić bardzo efektowny element dekoracyjny świąt wielkanocnych. Jak tradycja nakazuje, wiktuały należy poświęcić. Niebawem udamy się, by uczynić to, ale tym razem chciałbym Państwu życzyć pogodnych, radosnych świąt wielkanocnych. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych 3 osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Tajemnicami Przyrody. Tym razem znajdujemy się w plenerze na terenie Szkółki Dużych Drzew. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zaprezentować szkółkowane drzewa w wieku 10, 20, 30 i więcej lat i przedstawić te, które w miesiącu maju prezentują się najbardziej okazale. Tak się złożyło, że wiśnie zdążyły już zrzucić kwiecie, ale są inne rośliny, chociażby głogi czy judaszowce, które o tej porze prezentują się cudownie swoimi kwiatami. I zacznijmy właśnie od prezentacji tych drzew, a zarazem chcę Państwu pokazać, w jaki sposób te drzewa są szkółkowane. Znajdujemy się w tej chwili w szkółce drzew owocowych, ale przeznaczonych dla ozdoby, a nie pożytku. W pierwszej kolejności mamy głogi. W tym przypadku jest to bardzo cenna odmiana głogu dwuszyjkowego Scarlet Plena o przecudownych kwiatach. Na zbliżeniu Państwo zobaczą, jak efektowne są to kwiaty zgrupowane w takie baldaszki. W konsekwencji u czystego gatunku, zwłaszcza jednoszyjkowego głogu, który jest rośliną podszytu naszych lasów mieszanych, pojawiają się owoce bardzo cenne, nawiasem mówiąc, z uwagi na zawartość pewnych składników, które służą do produkcji wielu leków nasercowych. Ale ta odmiana, Scarlet Plena, jest jedną z wdzięczniejszych i znana już z okresu połowy XIX wieku. W zasadzie w okresie przedwojennym była jedną z najczęściej sadzonych odmian jako tak zwana szpalerowa roślina do dojazdów wszelkiego rodzaju dworków czy też reprezentacyjnych rezydencji. I z uwagi na to, że zmienił nam się ustrój, ta sama roślina, która była niezmienna w swoim charakterze i wdzięcznym pokroju, niezbyt sympatycznie została przyjęta, zaniedbano ją, pojawiły się pewne choroby, ale dzisiaj na szczęście w szkółkach ta stara odmiana znalazła swoje miejsce i zwłaszcza przy rewitalizacji starych założeń parkowych może ona spełniać swoją rolę, dekorując przestrzeń w taki sposób, jak dawniej to bywało. To są drzewa przeważnie około 20-kilkuletnie, oczywiście mamy też egzemplarze znacznie starsze. To drzewo jest wartościowe nie tylko ze względu na swoje kwiaty i pokrój, ale również ze względu na wartość tego drewna. Jest to roślina wyjątkowo długowieczna. W każdym bądź razie głogi mogą funkcjonować w naszym krajobrazie nawet po
200 lat i słyną z tego, że mają wyjątkowo twarde drewno. Drewno, które jest poszukiwane na przykład przez rzeźbiarzy, nawet nie obrobione, tylko z uwagi na swój charakter, często wykorzystywane jako element dekoracyjny naturalnego środowiska. Widać, że głogi nadal cieszą się powodzeniem, bo w szpalerze nasadzeń szkółkarskich jest luka. To świadczy o tym, że roślina znalazła nabywcę. Sąsiedztwo dla głogów również znamienite. Te rośliny, które widzą Państwo po mojej prawej stronie, to są grusze Pyrus pyrastre w odmianie Hill, które mogą przede wszystkim dekorować swoim pokrojem. Jest to jedna z najbardziej malowniczych roślin owocowych. Zawsze korona charakterystyczna, kopulasta, ale może nadawać się również do kształtowania tak zwanego szpaleru. Za chwilę zobaczą Państwo inną odmianę, tak zwaną gruszę wierzbolistną, charakterystyczną z uwagi na barwę liści, prawie że popielatą, no i oczywiście kształtem, zupełnie przypominającej wierzbę, a co istotne, owocującej może nie tak obficie jak grusza zwyczajna, ale można powiedzieć, że gruszki rosną też na wierzbie. Wśród głogów mamy ostatniego mohikanina pośród wiśni. To jest Prunus cerulata, wiśnia pełnokwiatowa. Widzą Państwo charakterystyczne, pełne kwiaty. Co prawda w ostatnim etapie kwitnienia, bo więcej płatków już na ziemi, ale roślina słynie z urody swoich kwiatów i w momencie, kiedy zakwita, zachwyca wszystkich. Trudno się dziwić, że Japończycy organizują wycieczki rodzinne, by obserwować w różnym okręgu swego kraju czas kwitnienia wiśni. My możemy w swoim ogrodzie lokować pojedyncze lub zespołowo tego typu rośliny i podziwiać ich piękno, przynajmniej przez krótki okres czasu. Proszę Państwa, to niewątpliwy rarytas wśród drzew naszej strefy klimatycznej. Ten akurat pochodzi z Ameryki Północnej, Lilodendron tulipifera. Tulipanowiec amerykański jest jedną z najpiękniejszych roślin nie tylko pod względem kształtu swoich liści, proszę zwrócić uwagę na ten kształt mocno powcinany, ale również na kwiaty, które do złudzenia przypominają pokrojem tulipany, tyle tylko, że są w tonacji zielono-żółtej i pojawiają się dopiero w wieku 20-25 lat egzemplarzy. Znajdujemy się w tym czasie w szkółce drzew 10-15-letnich, zatem ta roślina jeszcze na pewno w tym sezonie nie zakwitnie. Ale cenną cechą tej rośliny jest również to, że w okresie jesiennym, nim zrzuci liście, przebarwia je w cudownej tonacji żółci i pomarańczu. Zresztą na rynku mamy również kilka odmian o barwnych liściach, albo odmiana variegata, albo aurea. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że cechą również znamienną tej rośliny jest to, iż w naturalny sposób tworzy koronę kopulastą, nie wymagającą korekty, a ponieważ zaliczana jest do roślin reliktowych i endemicznych, występujących tylko w wąskim obszarze, zatem kiedy pojawi się w ogrodzie i spełnia nasze oczekiwania, należy się z tego tym bardziej cieszyć, że ubarwi swoim pokrojem, swoimi kwiatami przestrzeń, w którą ją ulokujemy. Może być zatem wykorzystywana jako szczególny soliter w każdym ogrodzie, ponieważ w ten sposób ukształtowana koronę dopiero wykształci na pewnej wysokości. Zresztą chętnie też jest odwiedzana przez nasze ptaki, bo bezpiecznie w nim lokują swoje gniazda. Miałem okazję już widzieć właśnie nawet po dwa gniazda na jednym egzemplarzu, co się nieczęsto zdarza, bo jak zapewne Państwo wiedzą, że ptaki są terytorialnie uzależnione. Ten wątek jest bardzo interesujący i postaram się w innym programie pokazać Państwu jeszcze pozostałe rośliny reliktowe. Tym razem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody.